W sztukach walki mamy początek i powiedzmy koniec. W różnych stylach mamy różne stopnie, różne kolory pomiędzy, jednak większość się zgadza wobec tego początku i końca. W stylu, który ja reprezentuję, mamy pas biały, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, brązowy i czarny, mistrzowski. Jak według Ciebie, który pas jest trudniej zdobyć? Ten. Pas biały jest trudniej zdobyć z tego względu, że zdecydowana większość ludzi nigdy nie próbuje, nigdy nie startuje, nie zaczyna w ogóle podróży rozwojowej. I to nie tyczy się tylko sztuk walk. Pas czarny to jest biały, który nigdy nie przestał ćwiczyć, nigdy nie przestał się rozwijać. To jest pewność, to jest konsekwencja tego, co daje podjęcie tej decyzji. Dlatego podjęcie decyzji jest najtrudniejsze, żeby się zaangażować, żeby podążać tą drogą. Pas mistrzowski, stopień mistrzowski to mistrzowskie opanowanie bycia uczniem. Uczeń myśli, że coś wie, przychodzi, żeby doskonalić to, co wie. I rozwój polega na tym, że coraz mniej wie. Chodzi o tą otwartość, którą demonstrujemy na przykład poprzez otwartość możliwości ciała. Jeżeli się zgłębimy w tkanki, w strukturę, chodzi o uelastycznienie, o zwiększenie mobilności, o zwiększenie komfortu, czyli neutralizację napięć. Także taki młody Sokrates, który jeszcze nie wie, że nic nie wie i podejmuje się ścieżki, to jest najtrudniejszy moment, do którego Cię zachęcam. Do którego Cię zachęcam z tego względu, że jestem świadom, jak sztuki walki, szczególnie te z wielkim aspektem samorozwoju, czyli sztuki walki, a nie sporty walki, gdzie jest, owszem, jest samorozwój, ale jest to pod konkurencję, tak? Pod rywalizację. W sztukach walki jest ten aspekt zewnętrzny, jest bardzo istotny. Pomaga ci, owszem, osiągnąć pewien poziom samoobrony, ale to, co jest esencją, jest właśnie odkrywaniem tego prawdziwego wroga w sobie i pokonywanie siebie, stawanie się lepszym niż byłeś wczoraj. I dostrzeganie tego, że na sali ćwiczymy, ale to, co ćwiczymy, wdrażamy w każdą chwilę życia. Chodzi tutaj o zgłębianie świadomości ciała. Zgłębianie świadomości ciała, które jest obrazem naszego umysłu. Są dwie nierozłączne rzeczy. I jest przy tym kupa zabawy. Na tę chwilę mamy zajęcia wtorki, czwartki i soboty. Sośnicowice i Rachowice. Jeżeli jesteś zainteresowany, odezwij się, napisz. Przyjdź, zobacz. Pamiętaj, zawsze pierwsze zajęcia są otwartymi zajęciami dla ciebie. Jeżeli jesteś po raz pierwszy, przychodzisz. Chcesz, to ćwiczysz, nie chcesz, to nie. Próbujesz, smakujesz, biegasz z nami i odkrywasz, czy taki sposób z tobą rezonuje.
Bo nie ukrywam, nie jest to dla wszystkich. Nie jest to wymagana forma. Tak jakby rozwój świadomości jest obowiązkowy. Prędzej czy później każdego gdzieś tam trafia. Natomiast forma tego rozwoju jest bardzo różna i bardzo indywidualna, zależnie od właśnie upodobań. Dlatego przyjdź, spróbuj. Zapraszam. Sala jest ciągle otwarta. Do 12 kwietnia nie ma opłat wpisowych. Jedynie składki, które również są zależne od tego, jaki tryb zajęć preferujemy. Czy to będą dwa zajęcia w tygodniu, wtorek i sobota, czy to będzie wtorek i czwartek, i wtedy sobota jest gratis. O wszystkim ci powiem, jeżeli jesteś zainteresowany, a najlepiej przyjdź, zobacz, w ogóle zobacz, czy to czujesz, jeżeli poczujesz to, co się dzieje na sali, gdzieś cię to porwie, wtedy ma sens rozmowa dalsza. Także dziękuję ci za tę chwilę poświęconą i do zobaczenia na sali.